Zagłębie przed tym spotkaniem notowało serię 5 meczów bez zwycięstwa, zaś Radomiak 3 wygranych z rzędu i obie te serie zostały przedłużone. Już do przerwy wynik został ustalony. W 14 minucie do siatki trafił Rafael Rossi, niespełna kwadrans później było już 2-0 za sprawą trafienia Karola Angielskiego. Po zmianie stron to Zagłębie śmielej atakowało i już w 49 minucie mogło zdobyć gola kontaktowego, ale rzutu karnego nie wykorzystał Filip Starzyński, którego strzał obronił Filip Majchrowicz. Ataki gospodarzy nie słabły, ale nie zdołali oni zdobyć gola i Radomiak wygrał to spotkanie 2-0. Na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ czwarte zwycięstwo z rzędu, nawet nie liczę, nie pamiętam, który mecz bez porażki, ale przede wszystkim cieszy to, że to jest zwycięstwo na wyjeździe. Mamy bardzo fajny bilans u siebie i też dzisiaj powiedziałem chłopakom przed meczem, że musimy też pewnie siebie grać na wyjazdach i no tak po prostu z takim nastawieniem tu przyjechaliśmy. Zieloni od 64 minuty grali w dziesiątkę, bo drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną zobaczył Karol Angielski. Już w piątek Radomiak rozegra kolejne ligowe spotkanie na wyjeździe. Tym razem zmierzy się w Krakowie z Wisłą. Mamy piłkę w ofensywie, jest dośrodkowanie w pole karne, no kuriozalna sytuacja, nie wiem, no, nasz napastnik dostaje drugą żółtą kartkę i powiem szczerze, tak oczywiście nie wiem, czy zasłużona, czy nie, natomiast ja się przede wszystkim zdenerwuję, bo kalendarz rozgrywek no, nie jest tam nam strasznie przychylny, za 4 dni gramy kolejny mecz i tak grać w 10, grać 2 mecze z rzędu na wyjeździe, tak od razu to w głowie gdzieś mi było i wiedziałem, że następny mecz będzie dużo sił kosztował i jedziemy w tej chwili też gdzieś do Krakowa, do Wisły i no i na pewno to, że graliśmy już do końca jednego mniej, kosztowało na pewno naszych chłopaków dużo, dużo gdzieś tam wysiłku. Zieloni po 15 kolejce PKO Ekstraklasy zajmują 5. lokatę w tabeli z dorobkiem 25 punktów.